Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się z nimi smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak chcę, ale jak ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Potem przyszedł i znów został ich śpiący, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Potem wrócił do uczniów. Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A to nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto blisko jest mój zrajca. Gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z 12. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. Zdrajca zaś dał im taki znak: ten, którego pocałuję, to on. Jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: witaj, rabbi. I pocałował go. Przyjacielu, po coś przyszedł? Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Ja jestem. Skoro więc rzekł do nich: ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc nie szukacie, pozwólcie tym wody. Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malachos. Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz pytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić ojca mojego, a zaraz by stąd wystawił w nim więcej niż 20 zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się pisma, że tak się stać musi? Wyszliście z mieczami i kijami, jak na dwórce, żeby mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli.